zrobiłem teraz. Fajnie płaszcz. Aha, dzięki. Mamy kosmos. Siemano, siemano! Kurde, powiem wam, bić działa na dworze dzisiaj. Słońce świeci, jest tylko 8 stopni. A ja wyjechałem kładem. No być może to jest ostatnia moja jazda, nie? Jeden rider zainteresował się moim kładem. Także może nie będzie mi żal sprzedać tego kłada. No nie wiem, czy przejadę. Czy coś zakłada po sprzedaży bym kupił? Nie wiem. Chyba jakiegoś ewentualnie piździka, wiecie? Ale powiem wam, że dzisiaj miałem problem mały z raptorem. Po prostu tak, odpaliłem go, nie? I nagle, kurde, licznik zgasł. Zero jakby prądu na liczniku. Ja mówię, kurde, co to może być, nie? Wystawiłem go na słońce, bo przypomniałem sobie, że byłem na myjni. I w sumie go schowałem takiego, no, niewyschniętego. I widać, gdzieś jakaś wilgoć wlazła. No i... nie wiem, nie było ciepło jakiegoś chyba w stacyjce, wiecie? To właśnie tak chciałbym pojechać do Nabora, zobaczyć co on tam ma na sprzedaż. Od niego można zawsze fajne, dobre rzeczy wyrwać za grosze. Właśnie chciałbym pojechać, zobaczyć tą CBR-kę, tak. Może wydębię za 1000 zł od niego. CBR 600 za 1000 zł, to dobrze brzmi. Nabor dobry handlisz jest, ale ostatnio coś tam wyrywałem chyba za stówkę. Ale tak to lato, te ciepłe dni przeleciały mi, że szedł po prostu. Bestia wyrywa fajnie, no. No ciekawe, czy kładem muszę też wykupić sobie tutaj miejsce parkingowe? Chyba nie. Niedobrze. Ale tam mam miejsce. Super. I stoi bestia. A, dzięki. A widzicie, fajny kład. Das ist meine! Siema! Same kosmosy. Same kosmosy. No pozdrawiam widzów na odcinku. Nie no, piękny, kurde piękny ten raptor jest. Pierdziel. Ale wolę motocykl, naprawdę. Tu już nie chciałoby mi się uczyć jazdy na kole kładem.
Na zimnym! No, na nowych plastikach Raptor naprawdę fajnie wygląda. Tak jak dziadek ten powiedział, kosmos. Ale on to mówił o mnie, ale chyba kątem oka chyba zobaczył też Raptora. No, powiem wam po zmianie silnika, bo ten oryginał, o kurde, ten mnie przepuścił. Włożenie silnika MT-07 do Raptora to jest naprawdę najlepsze rozwiązanie, dlatego że tak, mamy silnik cały czas Yamahy, czyli nie jest kombinowane, żaden to KTM, to po pierwsze, po drugie, moc jest wystarczająca. O kurde, co tu się odwaliło, panie, się wpakowałem teraz. Chyba nie przyjadę. No, dokończę właśnie. Dlaczego uważam, że właśnie MT-07? No, tak jak wspomniałem, że cały czas jest Yamaha, tak? Silnik Yamahy. Mocy ma wystarczająco dużo. Ja wiem, że te większe moce, wagowo silniki nie są wcale cięższe, ale uważam, że to jest niepotrzebna aż taka moc. Bardziej taki mamy sprzęt uniwersalny, czyli po ulicy i po... I w teren można takiego MT-07 wziąć bez problemu, a wydaje mi się, że mocniejszy motor w Raptorze w terenie to nie daje egzaminu. No chyba, że ktoś chce tylko biały bur sobie robić. A ja na tym silniku i pojeździłem i żwirownie, i lasy, i po to, że pojeździłem. Powiem wam, że większa moc niż oryginała wiąże się z tym, że naprawdę w terenie nie można dużo gazu używać, bo powiem wam, to jest taka moc, jak macie nowe opony, to wszystko wyrywa, po prostu o korzeń zahaczycie i zawija was. Czasem ktoś się napali na jakiegoś 1000 włożonego do Raptora, ale powiem wam, że to tak, hamulce no na pewno nie wydajne. Patrzcie, tutaj mówiłem wam o tych tarczach. No zobaczcie, jakie to są tarcze. Co to ma tutaj hamować przy 170-150? Wiadomo, tam 120-130 to jest jeszcze bezpieczne, nie? Co to jest za tarcza? Ewentualnie, no co, można lepszy płyn. No ta to jeszcze, nie? Tył. No ale tył, no to musi być przód mocny, tak? Tył to co, no zarzuci was, tu nie ma ABS-ów, tu nie ma niczego. To jeżeli o tych tarczach wam mówiłem, no to o to mi właśnie chodzi, nie? Że wszystko fajnie, pięknie, ale przy dużej mocy, no to są za małe te tarczki, nie? No można jakieś markowe, lepsze, ale to zobaczcie, jaka to jest powierzchnia. Małe klocuszki. Myślałem, patrzcie, że przód mam do wymiany, nie mam jeszcze. Ja tam mało hamuję. W porównaniu do mocy to 100%.
to już jest nie wypał. Czyli po prostu w terenie to jeszcze jakoś, bo tej prędkości nie mamy, ale 20 razy jedź 170 i miej kurde kiepskie hamulce, nie? No bo żeby były lepsze hamulce, no to trzeba by było tarcze wymienić na większe zaciski. To się nie da, bo nie ma miejsca. Ja pamiętam, jak go odebrałem po zmianie silnika, jak wyskoczyłem tu kurde na miasto, z motocyklami się zacząłem ścigać, ze ścigaczami. Wszystko tym robiłem, nie? No głupek, normalnie głupek. Jakbyście chcieli kiedyś do Raptora sadzać silnik MT-07, to polecam wam FMF-a tam włożyć. Raz, że do średnicy wydechu pasuje. To dwa. No po prostu dźwięk jest fenomenalny. Sportowa prawda. Dominatora powiem wam, no nie polecam, wiem, że no, prawie wszystkie MT-ki na dominatorach latają, ale to ja kupiłem i zaraz go wyrzucałem. Kupa pierdzenia i zero mocy, nie? Znaczy no nie zero, ale słaby no po prostu. No i co, Raptor staje na koło nawet z trójki. Trenować na Willy tym quadem, ale no nie wychodziło mi to tak za bardzo i sobie dałem spokój. Lepiej się skupić na jednym. Potem nie było czasu. A najlepiej to się trenuje na trawie, powiem wam, Willy, nie? Jak macie takie jakieś fajne pole trawiaste, to fajnie wyrywa. Kurde, nie trzeba dużo gazu w ogóle już. Lepiej niż na asfalcie. Kurde, powiem wam, jak tak bym miał czas, no to bym trenował to Willy na kładzie. Elo. Ale fajne. Ale wow. Ten wow tu jest. Na kamerce to nie ma tego efektu. Tak na żywo on fajnie gada. Sportowa prawda. Ani się nie dławi, nie dusi, nie pyrcha, po prostu napierdziela. No to co, no kurde, powiem wam tak. Postanowione. Czekam tylko na decyzję klienta, czy bierze za tą kasę, którą chce. I niech idzie w dobre ręce. No słuchajcie, no to co, no to trzymajcie się. W tym odcinku to już wszystko. No chyba, że coś się jeszcze wydarzy. Siemano. Może jeszcze będzie mi się chciało gdzieś pojechać. Nie wiem, może po sprzedaży, nie wiem, coś kurde wymyślę. Ale kurde jak... Zobaczcie jak to... Kurde jak on kozacko kurde wygląda, nie?